Okej, jesteśmy po przerwie z powrotem. Witam. Będziemy się kotkować teraz. Ogólnie gierkę dostałam na walentynki od Fracla. Także on też chciał widzieć, jak się kotkuje tutaj. Dobrze. Jak to się grało? Idziemy się kocić, tak. Tutaj ogólnie są opcje, jak mam się poruszać. Spacja, lewy shift, co? Przybliż oddal. Czy ja tego wszystkiego, w ogóle nie wiem, czy ja tego wszystkiego myszką nie mogę robić, czy serio muszę używać tych... Nie, prawy, by obrócić kamerę. Okej. Okay. O, cześć Laurens, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za cheerki, aż się nie spodziewałam ciebie dzisiaj. Jest podobne do tej gry świątecznej z szukaniem kotków. Tak, mówiłam, że to jest druga część. Druga część jest jeszcze Summer Pose. Też mam. Też mi została sprezentowana. Czekajcie, tu jest przybliżanie. Jest jeden kotek, miłość. Z 5 kotków na tej planszy i jeden kłębek. Dobra, sterowanie jest trochę ciężkie. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest za głośna. Troszkę bym ją jeszcze przyciszyła może. Tu jest kotek się ukrył, miłość. W pierwszej części też narzekałaś na sterowanie. O, faktycznie. Było coś takiego. Gdzieś ktoś tu jeszcze miauczy. Ale nie wiem, czy to nie ten sam. O, tu jest jakiś śpiący kotek. A tutaj? Tutaj nic nie ma. Jest niby taka mała wysepka, ale... Kotki ukryte są. Ale tego kłębka to ja nie widzę. Tego kłębka to ja nie widzę. Myślałam, że ten kłębek będzie w tej skrzynce. A! Tu coś jest. Nie, to nie jest nic. To jest nic. Tu można wejść? Nie. No to wszystko można rozwalać. Nice. Nie wiem, czy to było w pierwszej części. Rozwalanie rzeczorów. Opcja gry możesz włączyć podpowiedzi do kłębków. O! Dziękuję. Chociaż na razie nie będę tego włączać, może. I znowu coś walnęło. O nie, biedny typ. Trzymaj się. Nie wiem, Malina, trudno powiedzieć. Zawsze trudno mi powiedzieć na takie pytania. No dobrze, rozejrzyjmy się. To jest kotek? Nie, to są jakieś skały. Nie mogę wejść. Jest jakieś miauczenie, słyszę. Ale nie wiem gdzie. A tu, Boże, jak on się zlał w ogóle z tymi wszystkimi miejscami. No dobra, ale kłębek bym chciała jeszcze. Fajnie by było kłębek znaleźć. Robimy tak. Może będzie lepiej widać. Zresztą jak on się zlał. Dzwonek na prawo od krypty jeszcze jest. Okej, czekaj. Na prawo ten?
Ale to ja już tam rozbiję. Aha, tu! Faktycznie, jest tu kłębek. Nice. Dzięki, sir. No, papa, Malina. Pierwszy poziom już trudno. Zlał się ciepłym moczem, Boże. Dobra, idziemy dalej. Chcesz popłynąć na następną wyspę? Tak. Ojej, jaka ładna! Taka zielona. Czy ten kotek się liczy? Nie, ale ten się na pewno liczy. 4 kotki, 3 kłębki. Jak ciebie chcę od góry bardziej widzieć. Tu jest jeden kłębek. Nic nie widzę, jak one się tak rozpryskują. Przynajmniej więcej widać. No, tak prawda. No, taka zmiana klimatu, nie? Tu nic nie ma. Tu jest jeden kotek, widzę. Wow, ten bluszcz w ogóle można... Czekajcie, prawym przyciskiem to jest... Kłębek! Tu! Czy ty tu w środku chowasz jeszcze jakiś kłębek? Właśnie nie można rozejrzeć za bardzo. Dobrze, obróćmy sobie tą kamerę trochę bardziej. Tu jest skrzyneczka. Skrzyneczce kotek! I tu też jest kotek! Wszystkie kotki znalazłam, aha. To potrzebujemy jeszcze jednego kłębka. Gdzieś tu się musiał schować. Może pod... Tu... Nie, to nie jest chyba kłębek. Czy czasujemy wyspy? Boże, nic nie widzę. To jest trudne. Mi się wydaje, że tam jest ten kłębek. No jasne, że jest. Skubany. Wszystko mamy. Summer Pose zamiast kłębków są muszelki. O, jak fajnie. Nie wpadła kotu na chatę. Kamera. No. Kamera jest trochę problematyczna. Ej, bo mi się myszka zgubiła. Tak, na kolejną wyspę. Jaki domek samotny na wyspie. Ej, uroczo. 4 kotki, 2 kłębki. Tu jest jeden kotek. Jest tam osiągnięcie. Beczkę. W beczce. Na pewno jakiś tam kłębek siedzi. Nie? O, jestem zawiedziona. O, ale jest skrzynia ze skarbami. Czy w środku jest kotek? Nie. O, a do domku można zajrzeć? Kotek! Biały, jaki śliczny. To są jabłuszka. O, kolejny rudy. Kaczuszka! Dom introwertycznego kotka, tak. Jakiś hidden object trochę tam gra. Taki sam wieki Bartek gra teraz na drugim ekranie. Tak, to jest hidden object, ale tu widzę kłębek. Patrzcie, tu jakieś ukryte rzeczy są. Tutaj się ktoś schował. Nie. Ani kłębka, ani kotka, a to byłoby idealne miejsce. Tutaj nie. O, tam coś widzę. Tam i tu. O, kłębek. I kotek ostatni. Ślicznie. Ej, na razie nam super idzie. Kaczuszka z kontroli. Wezwać kaczuszkowe gliny. Tak. Zobaczcie, jak Bartek od razu przybiegł się tłumaczyć. Ojeju, gdzie się Bartek... Ło, jakie grzyby tu są! Czekajcie. Gdzie się Bartek tłumaczy? Nie gram w Hidden Object, aha. Okej. Okay. Boże, jakie zagrzybienie. No to tu na pewno znajdę 9 kotów i 4 kłębki. No pozdro 600. Jednego widzę.
zatopionej skrzyni nic nie ma. Tam widzę drugiego kota. Się schował za grzybem. Myli mi się, że prawy przycisk jest do sterowania całą wyspą. Raczej całą kamerą są wyspą. Oj, to tu kłębków może być ciężko znaleźć. O, widzę kota na grzybie. Jaki słodziak w ogóle! Tam też jest. Gdzieś tam. Będzie ciężko z tymi kłębkami. To mi się wydaje, tu widzę jeden. Tu widzę kota. Tu widzę kota i tutaj... Aha. Nie wiem, co to było. Czy to był kłębek? Nie wiem. Tu jest kłębek. Nawet screena dałam z tym kotkiem na grzybie. O! Już zapomniałam nawet. Pamiętam, że oglądałam te screeny, chyba że nie oglądałam z tej gry, bo może nie chciałam mieć spoilerów, nie pamiętam. Dobra, tego kotka też już mamy. O, kolejny kotek na grzybie. Jeszcze jeden kotek i dwa kłębki. Z tymi kłębkami będzie najgorzej. Jak coś czuję. O, tu jest. Tu się schował ostatni kotek. Zaraz ostatni kłębek. Będziemy go szukać 5 lat. Cześć Mikołaj! Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Nintendo, ale dzisiaj jeszcze byłem kupić rzeczy typu etui, szybkę i jakieś gierki. O, fajnie! Bo to nawet nie wiedziałam, że są szybki na te... na Nintendo Switcha. A u mnie całkiem w porządku. Niewiele ciekawych rzeczy dzisiaj robiłam. Grałam w Simsy głównie. Robiłam rzeczy w domu. No, będzie ciężko z tym kłębkiem. Cześć, Kalin! Koteczki, tak. Muszę sobie znaleźć znajomych, którzy mają kota, żeby móc ich odwiedzać po to, żeby spędzać czas z ich kotem. Nie mam znajomych, którzy mają kota. To musisz sobie znaleźć. Jestem ciekaw, jak one na te grzyby weszły. Są koty. One wiedzą, jak na drzewo wejść, a nie umią zejść, także myślę, że znalazłyby sposób. Może na tej środkowej będzie ten jeden kłębek. Ale tutaj się nie da przekrzywić tej kamery przez te grzyby. Nie, bo tu był ten jeden kotek na środku, tak jakby... Jezu, utknęłam w grzybie. Ej, nie mogę oddalić, bo mi grzyby blokują. Ej, utknęłam w grzybie. Jest ten jeden kotek. Nie, no tutaj nie ma. Kurczę, no, jednego kłębka. O! Tu chyba jest, czy nie? Jest! Mam cię, skubaniutki. Gdy koty nauczą się schodzić z drzew, to nasza cywilizacja będzie zgubiona. Tak. Takie właśnie koty. Teraz ukrywam te nowe Pokemony. Zobaczymy, jak z pozostałymi gierkami. Dzisiaj zakupiłem Mario Deluxe, żeby tak z rodzinką pograć trochę. Okej. O, dziękuję. To fajne gry, Mikołaj. A planujesz na przykład Animal Crossing, czy coś takiego? Kot w układzie SI jest jednostką szczęścia, a więc im więcej kotów, tym więcej szczęścia. Tak, zgadzam się, Kalin. W 100%. Na jeszcze
kolejną wyspę, poproszę. Uuu, więcej grzybów, tym razem w ciemności troszkę. 7 kotów i 7 kłębków. Widzę jeden. Wszystkie puste? Nie, tu jest jeden kot. A jak ciemno, to będzie się zlewać. Gdzieś widziałam jednego kota na powierzchni. Ale pewna nie jestem, gdzie on był. Tu w koszyczku. Nie widzę, co tam w tym koszyczku jest. Jakieś dziwne rzeczy. Dobra, idziemy po kolei, żeby się nie zgubić. O, tu jest kłębek. Rozwalamy wszystko. Będziemy sprawdzać, co gdzie jest. Tu nic nie ma chyba. Kota na grzybie nie ma. Jak znam pewnego pana, to pewnie się sam nie upomni, żeby nie zawracać głowy, bo to nie jest ważne, więc zrobię za niego, ale obejrzyj w wolnej chwili na powiadomienia na Origin, zwłaszcza te dotyczące znajomych. Okej. Dobrze, Sema. Na razie tylko jednego kota znalazłam. Dobra, to jest jakaś główna wyspa, a tutaj... Już te grzyby tak słabo widać, cokolwiek. No co to za romansa? Większy ekran i dużo lepszy. No ja właśnie słyszałam, Mikołaju, że to są takie kosmetyczne zmiany, że w sumie nie widać większej różnicy. To chyba zależy od ludzi i tego, jak widzą rzeczy. Tu jest kot. Tu miauczą. Tu jest! Masz tu jeszcze jakiś kłębek? Czy jesteś sam? No. Chyba jest sam. Ojej, co tam się dzieje? Ja na Originie nie mam znajomych. To ja nie mam znajomych na Epiku chyba i na... nie, na Battle.necie mam. Gdzieś jeszcze nie miałam. Cześć Beata w ogóle. Przez te rzeczy to nie zauważyłam. W sumie trochę bez sensu ci znajomi na Originie. Ja nie mam, bo w sumie tam wchodzę pograć w Simsy i tyle. No, ja raczej też tam nic... Nie patrzę u znajomych za bardzo, ale no, jak sobie są. Przyjaciółka ma zwykłego i naprawdę jest dużo większy i to widać gołym okiem, ten ekran i barwy o wiele lepsze. Znaczy, no, ja nie, osobiście też nie mam porównania, ale po prostu tak czytałam w internecie, więc pewnie ludzie mieli jakieś tam porównania, jak robili jakieś recenzje czy coś. Poza tym to też chyba jest inaczej, jeżeli ktoś używa Switcha na przykład przenośnie, a jeżeli ktoś używa tylko na telewizorze, bo na przykład jeżeli tylko na telewizorze, no to ten OLED tak średnio mu jest potrzebny. Będę znajomy, żeby stalkować. Okej. Okay. Ja nigdy się nie patrzyłem na znajomych na Originie i tak za nimi, z nimi za dużo tam nie można robić. No właśnie. Tak, tak, to też prawda. No właśnie, więc to w sumie zależy, co kto potrzebuje, nie? A ten Switch zwykły jest trochę tańszy mimo wszystko. Chociaż w sumie to niewiele tańszy. Chociaż
Mnie jeszcze przeszkadza to, że te OLEDy wszystkie Switche są w kolorze białym. Wszystkie są w białym. Ja nie rozumiem czemu. Czemu zrobili je tylko białe? Jakby... Switch ma tyle kolorów zazwyczaj. O, kotek. Dzwon już tu sobie siedział. Jest to takie trochę dziwne dla mnie. O, kłębek tu jest. Że nie mają więcej kolorów. Trochę smutne. Coś jest? Nie. Chyba już nic nie będzie. Są też w tej klasycznej barwie. Czyli czerwono-niebieskie. To też mnie nie zadowala. Bo ja jakbym miała kupować Switcha, czego nie zrobię, to bym wybierała, nie wiem, albo czarne, albo kolory typu jakieś, nie wiem, splatunowe na przykład kolory były ładne. Mi się podobały Switcha. O, jest kłębuszek. Jest krok w przyszłość. Wyobraźcie sobie tak wyraźnie widzieć, jak się umiera w Crashu. Trudno znaleźć tego w kolorze klasycznym, czyli czerwono-niebieskiej, ale są droższe. No, no właśnie wszędzie, gdzie widzę jakieś przeceny, czy promocje, czy coś, to widzę głównie te białe, nie? Słyszałam gdzieś miauczenie, ale nie wiem, gdzie się zgubiłam trochę. No, czekajcie, chyba tutaj coś zajrzymy. Szkoda, że tych domków się nie da otworzyć grzybowych. Czy ja tu byłam na tej wyspie, czy... A, chyba nie, bo to jest kłębek. Jeszcze jeden kłębek mi został. I trzy koty. Czekajcie, tu nie było? Chyba tu mnie nie było. Czy się da otworzyć? Są jakieś rybki. Kocie rybki. A, dziękuję Mikołaj. Twoje zdrowie. W sumie ta wyspa to taka wioska smurfów. No, trochę tak. No właśnie dziwne, że nie ma kotów przy rybkach. A to się da otworzyć? Nie. No dobrze, to na środkowej nas na pewno jeszcze nie było. Czy tu jest jakiś kłębuszek albo kotek? Coś tutaj śpi. No. Zostały nam dwa kotki. Dwa kotki i jeden kłębuszek. To będzie trudne trochę. Tu sobie śpi jakiś słodziak. Te grzyby mi uniemożliwiają w ogóle sterowanie. To mnie denerwuje. Okej. Okay. Mogę przejść dalej w ogóle, to ciekawe. Mi brakuje jednego kota. Jednego kłębka. Tu byłam. No już wszędzie byłam, więc teraz szukanie trochę igły w stogu siana. Zobaczymy, czy gdzieś na grzybie nie ma. Chociaż na grzybie to bym widziała. One się odznaczają. Nie przechodzisz dalej, masz mieć 100% Grey Achievementu. Myślałam, że trzeba przynajmniej znaleźć wszystkie koty, żeby przejść dalej. I to wygląda, że nie. Dobrze, musimy się posłuchać, bo koty miauczą, te, które nie są chyba znalezione.
O, tu coś miałczy. Chyba, że jest znaleziony i miałczy. Tu jest skrzynka jakaś. Co w tej jest? Kot? Nie, tu ona jest pusta, ale kupa. Ale gdzieś tu słyszałam miałczenie. Kurczę. Nie, bo te nie miałczą, te, które są znalezione. No tam słyszałam jakieś miałczenie. Blisko tej skrzynki. Ale już nie słyszę. Dobranoc, Kowal. Trzeba zebrać wszystkiego, a nie już mi przyjść dalej, żeby iść, nie musisz ich ratować. Nie! Tylko nieznalezione miałczą, okej. W wodzie raczej go nie będzie. No nigdy nie wiadomo, niektóre koty lubią się kąpać. Ale to dziwne, ta skrzynka była tak ukryta i nic w niej nie było. Tu jest za skrzynką! Boże, skubaniec jeden. Ale kurczę, szkoda mi tego kłębka teraz. Tu jest! Ej, nice, ogarnęliśmy. Jakieś tutaj greckie ruiny. Jak ten. Jak jakaś Atlantyda zaginiona. 5 kotków, 5 kłębków. Dobrze, zaczynamy od rozwalania. O, kłębek. No kłębek, widzę, że tam jest kłębek. O, i tu drugi od razu. Najpierw znajdę wszystkie kłębki, a potem koty. Coś mi tu miałczy. To jest skrzynka. W skrzynce jest kot? Nie. Ale słyszę tu inne miałczenie. O, o, widzę cię! Skubańcu, widzę cię tam. Dobrze, smacznej herbaty, Mikołaj. Jak burdelowo. Ty ogarnęłaś, my się patrzyliśmy. No, a jak? Kłębuszek! Niszczysz bezcenne artefakty. Lara Croft będzie z ciebie dumna. No na pewno. O, pusta skrzynka. Zawsze jest mi smutno, jak są puste skrzynki. O, tu jest kotek. Aha, bo to już rozwaliłam. Też nie ma chyba. O, tam widzę kotka. Śpiącego. Śpiąca kicia. Jeszcze dwa kotki i dwa kłębki. Tu was nie słychać nawet. Tutaj są jakieś zakrętasy straszne na tej. Słychać te koty tu. Słychać je tam, gdzie one są. No słychać je tu wyraźnie, ale nie widzę. Tu jednego znalazłam. Tu gdzieś... Cholery małe. No to był ten jeden. Gdzie one są?
To jest nie fair. Pębuszek, pompuszek. Znalazła uniwersalne ustawienie kamery. Typie, może spróbuj się skupić na czymś. Albo może zagraj w coś. I załóż słuchawki na uszy. Może trochę pomoże. Musisz coś zrobić, co zrobiłaś w pierwszym poziomie. Nie wiem, co zrobiłam w pierwszym poziomie. Może... Aha, obciąć... Te, pewnie. Bluszcze. Boże, tu nie ma. Tu też nie ma. Też nie ma. Czekajcie, bo to było z tamtej strony w ogóle. O, tutaj. O, tu jest. Jeden kotek. Tutaj się nie da obciąć bluszcza. Czy tutaj jest kłandak? Nie. O Jezu, już myślałam, że tu jest. Dobra, ale jeszcze jednego kota nam brakuje. Czy się coś da? Nie. Nie, właśnie zaczyna mocniej padać, ale ponoć jutro w dzień ma bardziej wiać. No, ja dostałam też alerty, że ma wiać. U mnie dzisiaj i w ogóle ostatnio strasznie wieje. Jak dzisiaj szliśmy po mieście, to mocno wiało i padało w dodatku, ale alerty do mnie przychodzą. Co mnie cieszy w sumie, bo chociaż one się mną przejmują. Boże, Seba. Ja myślę, że więcej osób się tobą przejmuje niż tylko alerty. Czas znaleźć kota. Ten bałaganie. Gdzieś tu jeszcze powinien miauczać. Jeszcze gdzieś kłębuszka nam brakuje. Tutaj nie miauczy. Tu też... O, o! Coś słyszałam. Jest! Jesteś, mam cię. Nie masz tu kłębuszka jakiegoś? Przy okazji? Może jaką łapką majta? Ale ma słodkie skarpetki. Uroczy kotek. A jeszcze dwa kłębuszki mi brakuje! O nie! Utkniemy tu na wieki. Nie wiem, gdzie mogłam je zgubić. To też się rozwalają, także... A może tutaj? O, chyba widzę. Chyba widzę. Tu. Tu jest jeden. Nie w tą stronę. W tą stronę. Dobra, gdzie jeszcze nie zaglądałam? Nie mam jakiś hop do przodu. Pamiętaj, że możesz włączyć... No wiem, ale nie chcę korzystać za bardzo z tych podpowiedzi do kłębków. Chciałabym sama znaleźć. Się pomogła Lara wspinać po takich... kolumnach. Jak zauważycie kłębek, to krzyczcie. Oprócz tych osób, które wiedzą, gdzie ich szukać. Tu się ten kotek schował. Szkoda, że do kłębka nie ma jakiegoś dźwięku. Przydałby się. Ja nawet nie pamiętam już. O!
Więc założyliśmy dla psa takie mini skarpetki. Chase jak on śmiesznie chodził, bo chciał zdjąć, ale nie miał i w sumie śmiesznie to wyglądało, jak tak stąpa wysoko łapami, ale nie zrobiliśmy tego specjalnie jak coś dla jego męki, tylko nie wiedzieliśmy, że tak zareaguje. No, rozumiem. Lara mogłaby się to o tym wspiąć. No, to już zboczenie, tak. Tak, już zboczenie zawodowe, jak to mówią. Mi się wydaje, że będzie w tych miejscach w sumie poza. Już chyba tam w środku znalazłam wszystkie kłębki. Ja mam wrażenie, że tu się ciemno robi w tej wyspie. Mi się wydaje że też, że tutaj w środku znalazłam wszystkie. Tu był kotek. Czy jakiś kłębek nie chowa? O, dziękuję, Fuller. Twoje zdrowie. Tak, ciemno mi przed oczami. Od tych kłębków. Jeden wiem, że był na takiej kolumnie, ale to nie pamiętam na której. Ej, się kręcę w kółko już. Nie widzę tego kłębka. Ej, to jest taki otwarty teren w sumie i nie dałoby się za bardzo tu schować. Zbyt wiele rzeczy, a i tak tego nie widzę, cholerstwa. Na którejś kolumnie był ten kłębek. Jeszcze patrzę w tych chaszczach. Czy czasem nie ma? Chyba jednak tam w środku może być. Się boję, że tutaj jest w jakiejś z tej, a ja tego nie widzę. Nie, tutaj chyba nie ma. Jest kotek. Za którymś pluszczem mógł być, a ja nie zauważyłam. Chociaż na niego. Mieni mi się w oczach przez te rozbite dzbanki. Mi się wydaje, że to jest kłębek, a to nie jest kłębek. Dobra. Czas na podpowiedź. Gdzie to się robi? Jest podpowiedź. Podpowiedzi do kłębków. Gdzie mi, jak mi mają pokazać tą podpowiedź do kłębka? Nie wiem, jak wygląda podpowiedź do kłębka. To mi da jakiś dźwięk czy coś? Patrzę na tę grę, to mam ochotę zagrać w Rime. No, chciałabym. Kiedyś będzie. Cześć, Lucky. Hejka. Tylko te podpowiedzi też nie są takie oczywiste. Takie promienie różowe się pojawią. Aha. Smacznej kawy, herbaty i kakałka. No ja mam wodę, ale dziękuję, Lucky. Bardzo w twoim stylu graficznie i gameplayowo. No ja wiem. Dobrze, to jeszcze raz przeszukujemy całą wyspę w poszukiwaniu jakichś różowych promieni. Kłębkowych. Słyszę jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, jak bardzo blisko trzeba tego być. Tu mi kotki puszczają serduszka. No, powiem wam, że super te podpowiedzi są.
Nie, żeby coś. Kliknij na licznik. W sensie tu? Jeden kłębek żółty do znalezienia. W dodatku żółty ma być. Więc on by się odznaczał. Trochę. Leciałaś bez podpowiedzi, bo się bała, że nie dostaniesz osiągnięcia, że przejdziesz bez podpowiedzi. Oddalić mapę. To nie wiem, ale to nawet jeżeli jest takie osiągnięcie, to już trudno. Aha, oddalić mapę i... Aha, dobra, rozumiem, w ten sposób. Dzięki, Robristin. Czyli gdzieś tutaj, w tej okolicy jest. Tu. Te różowe promienie to faktycznie... O, jest tutaj! O mój Boże! Dobra, ogarnęliśmy. Dziękuję, Robristin. dobra, chodźmy na kolejną wyspę. Ło, jakie domki! Fajne. Dobra, czekajcie.